Cześć wszystkim, znowu Pan 7, nasz ściąka Majui. Dobra. Idziemy do... tutaj. Lisz ma dla nas jakieś zadanie. Zobaczmy, o co chodzi. これより我が家に伝わる秘術を執行します。ただ詠唱にかなりの時間がかかる代物ですの。目的地まで歩きながら詠唱を続けます。アバロンには道中何人たりとも私に触れさせないよう守護していただきますわ。よろしくて。 Chyba nie odpowie. まだ状況がよく飲み込めていないが、ちゃんと約束は果たさないとな。Dobra. Przeszliśmy do tego miejsca. Ale Liszką kompletnie nam nie wytłumaczyła, o co chodzi. Powiedziała tylko, że musi dojść do tego miejsca. I że nikt nie może jej przeszkadzać, ponieważ coś tam czaruje. W każdym razie mamy troszkę ułatwione zadanie, ponieważ jej movement został obniżony do 2. Więc jeżeli wszystko w zasięgu 2 pól naprzeciwko niej będzie zablokowane, to nie będzie mogło się ruszyć. Co nam kupi trochę czasu. Ale mniejsza o to. Zobaczmy. Wygląda na to, że znowu mamy dużo duchów. Menu. Oznacza, że znowu nie będzie się opłacało użyć smoka. Czy mamy dla ciebie świętą broń? Nie. Dobra,
Nastawmy się, kogo chcemy użyć. Diet, nie, bo ty nie masz świętej broni. Może tak, Kisnir na dobry początek. Komuś daliśmy chyba niepotrzebnie Tyfia. Dobra, to Kisnir może na razie weź Veteran Ring. I tak, Avaro przyda się. Tutaj pewnie przyda nam się diet prędzej czy później, ale na razie za pierwszym razem chyba nie zdobędziemy tutaj 100%. Dobra, duchy, jakie macie ochrony? Nie za bardzo na cokolwiek. Dobra, weźmy ciebie. Dobra, chodź tutaj. Ior również się przyda. Masz swój poświęcony tasak. Dobra. I jakieś juiki też się na pewno przydadzą, na przykład Ranrin. Zostaniesz zaatakowana w następnej turze, ale to przeżyjesz, się nie przejmujmy tym. Tak, kto ma najmniej doświadczenia? Karin? No i dobra, na razie tyle. Tak, tego się spodziewałem. Ciebie nie ruszyłem. Okej, trudno. To tak, idźmy do przodu. Ranrin, możesz ściągnąć tego ducha. Dobra. Fia. Myślę, że zablokujemy jeszcze ruch. Raz, dwa. W ten sposób kupi nam jeszcze troszkę więcej czasu. Dobra. Są też inne rzeczy. Dobra, zmieniłem zdanie. Przywołajmy smoka po raz pierwszy. Tylko tak, broń. Najlepsze co masz to Claw of Rodon, które zadaje fire damage. Nie, najlepsze co masz to ten Sharp Claw. Dobra, więc jego użyjesz. To najpierw musimy cię transformować. Właśnie, w transformacji smoka mamy osobny skill, więc musimy wybierać co akurat chcemy mieć aktywne. Dobra, Raifu Dragon. Może w końcu Katarit się na coś przyda. Dobra. Ty możesz mu przywalić. Nawet jak mu słabiej przywalisz, to nadal jest 31 razy 2. Nie, przywal mu mocniej, chociaż i tak go pewnie nie zabijesz. Dobra, spróbuj. Idealnie. Dobra. Tutaj tak. Ior, zobacz co tutaj mamy. Nic ciekawego. Dobra, tym się za chwilę zajmiemy. Tak, może idźmy do przodu. Wygląda na to, że mamy już sporo wolnej przestrzeni. Dobra, poruszy się o jedno pole w ten sposób, to może... To może zostawmy to tak. Dobra. Ty, Fia, miałaś oddać swój
medal komuś, kto bardziej tego potrzebuje. Dobra. Przydało się tu jakieś AOE, ale nie mamy nic, co by sensownie zadziałało. Ty możesz jego sprzątnąć. Dobra, zrób tak. Ekstra. Oni... Ior, wpij się tutaj. Chociaż może nie. Lepiej by było, jakbyś ty Kisnir spróbowała. Jeżeli uda ci się go ściągnąć, to potem Ior zajmie dobrą pozycję. Niestety nie. Dobra, to Ior. Ty się nim zajmiesz. I tak, co dalej chcemy robić? Chcemy ściągnąć tego ducha, bo jak on zaatakuje innych, to może być denerwujący. Chociaż teraz w sumie mamy wszyscy święte bronie, to nie powinno być z tym problemu. Dobra, Dragon Katorit, wbijaj się tutaj. Spróbujemy ci znaleźć jakąś dobrą fuchę. Mikiu, wbijaj się tutaj. A wy w sumie możecie dalej blokować. Możecie dalej przyblokowywać Lish, żeby zbyt szybko nie szło naprzód. Tak, na wszelki wypadek. Dobra. Ior. Do dzieła. Kryt za 110. Ładnie. No i całkiem fajny drop. A to jeżeli nie zamierzam tego używać, to zazwyczaj można to rozwalić na dobre składniki. Sharp Claw, okej. Może jednak ten fizyczny... fizyczny się tutaj nie najlepiej... będą zdawać. Dobra. Sami się pchają. Dobra, Mikey, ściągnij jego, tylko raczej chyba... Fire tam ci się przyda. Wyłączam animację, bo ich wszystkich i tak już prawie wszystkich widzieliśmy, więc nie jest nic ciekawego. O, Veteran Ring. Rzadkie dropy. Dobra, może tak, ty powiedz nam, co tutaj będziemy mieli. Ty masz scouting, więc jakby co coś wykryjesz. Dobra, ty masz słabość na ogień. To możemy dać ci tą ognistę szpona. I powinieneś sobie całkiem nieźle... Powinnaś sobie całkiem nieźle poradzić z nim. Ładnie. Ale nie do końca. Dobra. W takim razie ty Kisnir dokończysz. I dobra. Przy okazji tak... Rarin, podejdź tutaj na bliżej jak możesz. Przecież tak, za chwilę niedługo podejdą tam potwory. Dobra, a tutaj... Fia, podejdź tutaj. To ją powinno spowolnić. Powinniśmy mieć wystarczająco czasu, ale wolę dmuchać na zimno. Dobra. Ściągnij jego, Kisnir.
Po bokach jest dużo. Tego nie zauważyłem. Dobra, tak. Ty zajmij tutaj pozycję, a ty tutaj. Na co ty masz wrażliwość? Na Thunder. Czy ty masz jakąś Thunder broń? Nie. Ale masz wreszcie na odporność na physical? Ma. Dobra, Fire jest drugim najlepszym wyborem. Dobra, to wracasz z powrotem, tylko tak, możesz sobie wziąć teraz Knight Medal. Dobra. Przenieśmy go tutaj. Zobaczymy, czy tutaj są jakieś słodkości. O, Ior, coś krytego, super. Tak. Ty możesz coś strzelać, możesz tego ducha się zdjąć. Przyda się? Dobra, wiecie co? Może mi się tu przydać dodatkowa para rąk. No, przyzwijmy może Yurina. Dawno go nie widzieliśmy w akcji. Kisnir tutaj. Katorit. Pokaż na co cię stać. Zobaczmy właściwie Katorit w akcji. 42 fizyczne? Ciekawe dlaczego. Czy ty masz słabość na fizyczne? Słabość na fizyczne. Ciekawe. Nie pamiętam tego, ale okej. Easy. Dobra, ty Mikiu możesz się trochę zregenerować. No i dobra. Szkielet. Powinni się nieźle rozbijać o Katorit. Chyba, że im Resurrection będzie wchodzić właśnie. Katorit, więcej krytów. Postaraj się, jesteś smokiem. Ładnie. Dobra, jeszcze raz. Właśnie, czy ty masz specjalny atak? Masz. Za późno go używam. Tutaj nic nie da, tu też nic nie da. Dobra, trudno. Tak. Taki dystansowy najpierw. Ściągnij go, jeżeli możesz. Ekstra. Tak myślałem. Dobra, ty możesz jego dokończyć. Tutaj, a ty tutaj. Dobra. Jak oni się rozwalą od nas, to będzie bardzo dobre. Dobra. Wtedy zajmiemy cały ten korytarz. Chyba, że za chwilę coś się w nim pojawi z powrotem. Dobra, zobaczymy. Dobra, Kisnir, to nie będzie dla ciebie problem? Akurat się pojawiły potwory. Tutaj. A ty Fia. Tutaj. Dobra, róbmy tutaj pociąg. I Ior. Ciach.
Dobra, może tak. Wy zrobicie pociąg w tamtą stronę. Nie ma obrać. Ty musisz poczekać. Kisnir tutaj. Smoczek tutaj. A ty tutaj. Dobra, powinniśmy mieć z grubsza to ogarnięte. Dobra, jeszcze tylko tak, postaram się zbadać te boczne korytarze, co w nich jest. Może mogą być jakieś słodkości na drugą wizytę, przyda się wiedzieć, oszczędzi czasu. Teleportowałeś się do Rurina tylko po to, by dostać podbródkowym. Dobra. Tego się oczekiwałem. Tego oczekiwałem, że będą się nas rozwalać. Dobra, teraz tak. Tutaj potrzebujemy trzech. Dobrze by było Yurin, jakbyś był w stanie jego zgarnąć. Świetnie. Znaczy, że teraz tak, ty Mike podejdziesz tutaj, a ty jesteś w stanie to zająć, dobra. Rarin. Dobra, Karina, może się na coś przydasz. A ty tutaj. Dobra. Mam jeszcze poboczne korytarze do zbadania, ale sytuacja z grubsza jest już opanowana. Zobaczmy jeszcze. Ketorid w akcji. Kryta. Hej, poprawka. Super. Fajnie, że zaatakowałeś tego, kto cię akurat może zabić, a nie... A nie... Majki. Okej, wiecie co? Mam silne podejrzenia, że AI potrafi przewidzieć potrafi przewidzieć efekt walki, znaczy te losowe efekty. Dlatego atakuje kogoś, z kim akurat wylosuje mu się jakiś losowy efekt. Dobra, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Pomyśl jej. Dobra. To jest ostatni przeciwnik tutaj? Tak, to jest ostatni przeciwnik tutaj, jak jego zgarniesz. To da nam wolną rękę do tamtych portali. Dobra, tego już możemy teraz zablokować. Dobra, co tutaj mamy? Nie. Dobra. Kisnir, spiesz to. Raczej już nie powinno być tutaj z niczym problemów. Dobra. Musimy jeszcze te boczne korytarze zabezpieczyć tylko. Dobra, Fia. Będziesz irytująco blokować jej drogę. I teraz tak, Karina, czy jesteś w stanie ściągnąć go od razu?
Nie za bardzo. Dobra, to pomóż mu. I teraz Karyna może dokończyć dzieło. Chyba, że się zrespi. Nie. Dobra, ekstra. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj nic. Dobra. Dior to zajmij. Ty masz grounded? Nie masz, masz tylko firewalk. Dobra. Za chwilę zbadasz, co tam się znajduje. No i dobra, tyle. Teraz tak, Kisnir, wiemy, że tutaj jest jeszcze jeden portal. Yurin, co tutaj mamy? Nic. Dobra, Karyna, pozwiedzasz jeszcze te lokacje. Bo mogą być tu jeszcze jakieś słodkości do wykopania. Dobra, ty, Fia, już w sumie nie jesteś potrzebna. Możesz puścić Lisz do przodu. Dobra, tak. Ior, zobaczysz, czy tu nigdzie nie ma jakichś ukrytych rzeczy. A ty, smoczku, weź mining bracelet. Sam raz. Dobra. Dwa na trzy. Gdzieś jest jeszcze jeden mining spot. Znajdziemy go. Tylko tak, ty się rusz z drogi. Na razie nie jesteś już potrzebna. No i dobra. A, dobra, tutaj jest ostatni mining spot. To już go Karyna w następnej turze zgarnie. A tymczasem ty możesz wrócić do swojego bojowego ustawienia. Czy co? Ustawmy się tutaj na wszelki wypadek, bo jestem prawie pewien, że to nie jest koniec tej mapy. Dobra. To są wszystkie mining spots. Może gdzieś jakiś ukryty skarb przegapiliśmy, ale to trudno. Kiedy indziej się dowiemy. Prawy z tyłu, ruszajcie się. Fia, podejdź tutaj. I to tyle. O, wszystko nawet zdobyte. Nie spodziewałem się. No dobra. Mniej roboty dla mnie na przyszłość. Momencik, zapiszę, bo zapisujmy często.
Może powinnaś to od razu zrobić. その私から見ると、曹祖父にあたる人物。二代目領主はとても優秀な人物だったと伝えられていますわ。地質に明るく、水道の拡大に貢献。ラウロソの要塞化が進んだのも彼の功績だそうですわ。 Chyba zamierzamy go zaraz zabić, tak? No to załaduj swoje ręczne wyrzutnie rakiet, czy co tam używasz, do wysadzania rzeczy i do roboty. しかしながら、おぞましい正気がこの地から放たれるようになり、見られる者が続出したのだから、もはや害悪以外の何者でもない存在ですわ。だからこの手で終わらせますの。その力を、私は持つに至りましたから。 Nie zamierzamy czekać, aż sama sobie z tym poradzisz. To bardzo śmiała interpretacja. Czekaj, Ilisz, zapomniałem. Watisław. Dosyć podobne imię do Wacław, ale nie, to jest Watisław. Moment. Czy my nie mamy bazę? Mamy bazę, okej, dobra. Już obawiałem się, że tylko nimi dwoma musimy walczyć to. Dobra, w każdym razie. Lisz miała pradziadka, pradziadek robił brzydkie rzeczy i stał się demonem. Mamy go zabić. To dużo kropek. Może go nie zabijmy, tylko go złapmy. Nasza wrażliwość na Holy i na Earth. Dobra, uzbroimy się w Holy albo w Earth. I tak, właśnie. Pewnie atakujesz Dark, tak? Void albo Fire.
Czy masz jakieś obszarowy? Chyba nie. Za tym, że masz flary i counter, to nic większego nie masz, dobra. Lisz tutaj. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Fije. Wstępujemy tutaj. I teraz przyda się pomóc paru jej Yuiki. Na przykład tak. Przykład ty. Teraz ty. Teraz ty. I jeszcze. I jeszcze Ranri. Dobra. Czy coś jeszcze chcemy przywołać? Weźmy naszego niezawodnego gościa. Może udać się coś złapać. A mówiąc coś, mam na myśli tamtego gościa. Dobra, Fija. Nie wiem. Czy się przyda, zobaczymy. Dobra, weźmy jeszcze Kisgir na wszelki wypadek, ona ma ten Trophy Hunter, może się na coś przydać. Dobra, ciach! Okej, bijesz się z nim. Może cię to boleć, to może broń się. Bo jak będziesz atakował z powrotem, to niewiele zdziałasz. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Nie podnieca się tak, niż to nie ty walczysz. Okej. Straszył się gościa tak napakowanego. Dobra. Dobra, ty możesz jego zgarnąć? Możesz. Postaraj się, jak nie, to będziesz musiał walczyć z tamtym gościem. Dobra, nie tak to widziałem. Właśnie, jakie ty możesz mu zadać obrażenia? Coś mu jesteś w stanie zadać. Bo ty mu kompletnie nic nie zrobisz. Pomyślmy. Możesz... Może Avaro... Nie, nic za bardzo nie zrobisz. Chcę wszyscy, żeby go atakowali. Dobra, Yurin, powtórz to jeszcze raz. Będziesz najwyżej tutaj stał przez drugą turę, jeżeli on przeżyje tą obecną. Dobra, wrzucajmy na niego co możemy. To trochę nie ma sensu, bardziej oberwiemy niż mu zadamy obrażeń. Dobra, wykończ tego gościa w takim razie, Rurin. Ranri. Ty. Dobra, to chyba najlepiej zadziała z tego, co obecnie mamy. Ty nie umiesz latać? Nie. Czekaj, jeszcze raz. Masz latanie. Dlaczego nie możesz tutaj polecieć? To jest blocked. Czyli tutaj w ogóle nie można się poruszyć, okej. Dobra. Spróbuj to przeżyć.
Okej. Teraz ty. Cracked bullets. Niezły wycisk dostaniesz. Ale nadajesz się do tego. To działa. Cover, świetnie. A może mu kontra nie weszła ani razu. Dobra, Avaro, jak ty jesteś mu w stanie wycisk zrobić? Jaki powiedziałbym średni wycisk. Dobra, spróbuj. Wcisnąć mu ile możesz. O, kryt. Akurat teraz nie chciałem kryta. Ha! Dobra, świetnie. O to mi chodziło, bo teraz możemy wziąć Iora. Capture Rope i powiedzieć: chodź ty mój. Chodź mój ty jest, czy jak to tam było. Świetnie. Nimble Ring. Ciekawe co to jest, muszę sprawdzić. Nie, to my zabierzemy go ze sobą. Po to wzięliśmy tą linę. Thank you.
Całe szczęście. W sumie do tej pory nie zwróciłem uwagi. Co to za bulwa na jej głowie? To jest hełm? Wygląda mało praktycznie. Dobra, tutaj zrobimy przerwę. I... to nie jest tak, jak myślicie. A przynajmniej, jak wam się wydaje. Lisz teraz śni i będą jej się śniły bardzo różne rzeczy o Avaro. A potem, jak się obudzi, okaże się, że to był tylko sen. I będzie bardzo z tego smutna i wkurzona na Avaro. Ale ten sen pominiemy, ponieważ wiecie dlaczego. Domyślacie się. Dobra. W następnym odcinku, zwiedzimy jeszcze jedną lokację, której nie byliśmy, a mamy coś do załatwienia. Tak mi się zdaje. Dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej.